Tak więc, elo elo, witam wszystkim bardzo cieplutkowy kolejny odcieczku z gry Baldur's Gate 3. Wchodzimy do Malzoleum. Symbole być, próbek uznania mocy pani Szar, próby daremne. Chcesz coś nam powiedzieć o tym miejscu? Czy może nic? Nic nie chcesz opowiedzieć o tym miejscu, moja droga, koleżanko? Może coś... Właśnie nie wiem, to nie jest to miejsce, które chciała zwiedzić nasza droga koleżanka? Chyba nie, wychodzi na to? Dobra, to co, wchodzimy na pewniaka. Siema! Panie Mroczny Demonie, jesteś tu? A, generał Torm, tak się nazywał. No nie oszukujmy się, to miejsce nie wygląda na bezpieczne. Here lies Melodia Thorm, beloved wife and mother. A Armiel Tellere Manon here. W sumie może tutaj znaleźć coś, co będzie bardzo przydatne w walce z generałem Tormem. Dziennik Catherine Thorm. Węg drapaka. Drapak, co tam wykryłeś? Symbol I spy. What's that? Tutaj rzut na religię się nie udał, ale przynajmniej drapak znalazł skrzynię. Zakopana była w kafelkach. Olej podpalacza, elikcy magicznego podtrzymania. To weź może ty, niech stracę, jadeit. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj, moi drodzy. Poplamiona księga, zbadajmy to. Świeca, świeca. Zauważyłem, że bardzo dużo można tu przeszukiwać te wszystkie te półki, ale w sumie chyba na grubszą metę i tak tutaj niczego nie znajdujemy takiego ciekawszego, jakieś tylko kości, co nie? Jeszcze tutaj ewentualnie skrzynia podróżna jest, która jest zamknięta, więc możemy ją w sumie otworzyć. Oho, pelerynka! Magiczna rzeźkość. Warto było otworzyć. Po rzuceniu czaru podczas walki wręcz zyskujesz tymczasowe punkty wytrzymałości w liczbie 8. Podczas walki wręcz. Fajne, fajne. To się przyda paradoksalnie chyba. Albo czarodziejowi, czarodziejowi chyba, bo on jest takim magikiem. Albo naszej wojowniczce. Czarodzieju, mam dla ciebie fajny płaszczyk. Proszę bardzo. Dobra, myślę, że się przyda jak najbardziej. Fajna, fajna sprawa z tym płaszczykiem, moi drodzy. Co tam jeszcze było? No i jakieś takie diamenciki tutaj. To po prostu weźmy i mamy też mikstura szybkości. Ona oczywiście dla tej bohaterki wydaje mi się, że jak najbardziej jest optymalna, bo wiadomo, szybkość oddaje. Mapa świątyni. Ta świątynia może być większa niż mi się wydaje, natomiast tutaj jakiś taki mrok jest? Kurde, sam nie wiem. Dobra, podejdźmy tutaj. Odręczna mapa rękawicy Szar. Plątanina komnat korytarzy ciągnie się na wielu poziomach. W centralnej sali znajduje się olbrzymi posąg Pani Nocy i tu i ówdzie widnią notatki. Czyżby to nie było miejsce, które szukała cały czas nasza główna bohaterka, posemne serce? Różowe wino? Debil by nie wziął. Dobra, czyli jest zejście w dół jeszcze. To by dużo znaczyło. Catherine Thorm's ancestors desecrated and arranged into foul artworks. But why? Bardzo dziwne miejsce, ale takie budzące. Bardzo dziwne miejsce budzące, no, niepokój to mało powiedziane. Co tam szepczesz? Shah's blessings upon you. Kurde, jak zwykle. Oho, jakiś tajemniczy przycisk. Debil by nie nacisnął, prawda? Best
best avoid that trap. Not so much as a poison arrow. The trap's been disarmed. Or broken. Dobra, rozbrójmy to na wszelki wypadek, bo jak na bank ktoś zaraz z was wejdzie, to... Ja pierdykam, ale pech! Nie, no zatem... Super. No i pies oberwał. Co to jest ta bright tower? Strange. That's not gonna work. Maybe not. Stay vigilant. There are traps here. Looks like that elf lost someone dear to him. Tak, są tu pułapki. Tego już jesteśmy pewni. Nawet widzę te pułapki. Wiecie co? Wygałgany, może cofnijcie się, bo chodzicie jak debile. Z całym szacunkiem oczywiście. Ale już widzę, że nie jesteście najlepsi, jeśli chodzi o chodzenie. A no tak, pieseł jeszcze. Dobra, powiem wam tak, będziecie iść może po kolei. Może wtedy sobie nie zrobicie krzywdę. Ale fart. Fart, że nie wbiła to bardziej. Bo jakby... No czułem, że tu mogą być pułapki. Ale na szczęście... No, nie oszukujmy się, udało się ich w miarę możliwości uniknąć. Generał. No, już nie mogę... No ja się przyznam, że nie mogę się doczekać, moi drodzy, jak spotkamy generała. Strasznie nie mogę się doczekać, jak spotkamy tego generała, spogadamy sobie z tą spoko mordą. Przyznam się, że to będzie chyba najlepsze spotkanie ever, no ale trochę się powstrzymujemy, bo tak lubię po prostu takie rzeczy załatwić na ostatnią chwilę, co nie? Po generałów? Bo nie ma się zaspieszyć, moi drodzy, jak można pójść do generała w ostatnim możliwym momencie. Pozwiedzamy se krainy mroku wszystkie, a nie tam będziemy się pierdołami zajmować. Klejnot przejścia? Debil by nie nacisnął. Oj, miejsce wydaje się rękawica szar. Miejsce wydaje się naprawdę mroczne. Zaczniemy od odnóg, ale w tej odnodze niczego nie ma, a zobaczmy jeszcze drugiej. Nie, na pewno ten szkielet ukrywa jakieś tajemnice, jakby nie byłoby tej drogi, gdyby ten szkielet nie ukrywał jakichś mrocznych tajemnic. Tak jak myślałem. No proszę zobaczyć, jakiś luz, składniki, kto by się spodziewał? Absolutnie nikt. Ale ja się spodziewałem. Ja się spodziewałem, moi drodzy. No i wiecie, być może będzie walka, ale może uda się pogadać z tym gościem, pokojowo to rozwiązać. Ja się dziwię, że posępne serce niczego nie mówi, co nie? Cross from light into darkness. Give your life to the shadows. Let's see what this does. Offer your pain to Shah's embrace.
Hear the night song. Elminster's not around. Dobra, wiesz co, Gale? Swoją drogą, czy ty rzuciłeś... No tak właśnie myślałem, że zapomniałem o zbroi maga. I a propos już jeszcze zaklęć, a propos... No to czwartego poziomu by było. Czy ty rzuciłeś zbroję maga? Nie, nie zrobiłeś tego, Gale, prawda? Nie rzuciłeś to z czwartego poziomu zbroję maga, prawda? Mam nadzieję. W ogóle czym się to różni? W sumie nie wiadomo. Nie przyznaję tylko. Nie rzuciłeś tego na wyższym poziomie, prawda, Gale? Kurde, nie wiem, czy on tego nie zrobił. Aż się wczytam, żeby zobaczyć, czy ty przypadkiem ten debil nie rzucił zbroi maga z wyższym poziomem. Bo zamiast tego debila to byłby to do tego zdolny. Gale, pokaż jak zrobiłeś. Nie, dobrze rzucił. Dobra, widzę, że tylko to może odzyskać. To sobie i tak odzyskajmy. No i zapomniałem, co chciałem zrobić. A, wiem, co chciałem zrobić. Tak, już pamiętam. Tego przywołać... O, chowańca. O, chowańca. Przywołanie chowańca. Na chwilę tylko. Dobra, właśnie to chciałem tylko rzucić. Żeby było. No i teraz, jak już to zrobiliśmy, to już możemy... O, to niech to wróci. No dobra, no to co? Idziemy dalej w takim razie. Właśnie zapominam czasami o niektórych takich pierdołach, a to ważne jest. Dobra, gigantyczne, tajemnicze drzwi. Otwieram. Jest klimat. The answer lies in darkness. Must not be tricked. Only loss awaits the unworthy. Voice. Is that Shah herself who speaks? Komin rozbrój. Wolałem to rozbroić, bo ja znając moich wojowników, to zaraz by się coś stało. Umbralny klejnot. Kamienne drzwi. Jakieś przejście. Debil by nie dotknął, prawda? Kur! Co to było do wszystkich piekieł? Ja powinnam obrać. Dobra, dobra, dobra. Kumam, chyba jeszcze spróbujmy to podejść. Ona jest w końcu wojowniczką. Okej. Dobra, dobra, dobra. Chyba wiem, o co chodzi. Chyba czuję, że wiem, o co chodzi. Chodzi o ciemność. Tu jest generalnie, I guess. To jest wszędzie jasno. A chodzi o to, żeby było ciemno. Chociaż tu jest ciemno już, co nie? Zastanawiające. Okej. To już jest ciemność, właśnie. Ona na pewno miała jakieś triki do ciemności, co nie? Do takiego, nie wiem, jakby to nazwijmy się, przemieszczania w mroku. Coś, co powoduje, że... Ona kiedyś miała. Miała to takie, jak byliśmy tam, drogę oszustwa miała. A Gate, czy ty przypadkiem nie masz jakiejś takiej chmury ciemności? To się chyba nazywało chmura mgły. Osłania wewnątrz. Może to by zadziałało, jak myślicie? No bo to chodzi o to, że... Jakby to powiedzieć jest... W ogóle tak sobie wymieńmy może, żebyśmy przez przypadek nie zostali tylko z tym. To weźmy jeszcze, o, niewidzialność sobie włóżmy tutaj. Bo i tak z tej niewidzialności w ogóle nie korzystam. Chociaż niewidzialność w tym przypadku może nie byłaby taka zła. No właśnie, jakbyśmy się stali w sumie niewidzialni? Co mam zrobić? Enough waiting. I crave blood. Jakbyśmy się stali niewidzialni, moi drodzy, czy to by nie było właśnie rozwiązaniem naszego problemu?
Welcome, child. Follow my voice and prove your worth. Łatwo. Wystarczyło się tylko niewidzialnym stać i już rozwiązaliśmy pierwszą zagadkę. Oczywiście każe iść w prawo, ale jak to przystało na prawdziwego wojownika? Oni w to wdepną, czy muszę wam rozbrajać to? Czy dacie radę to ominąć, moi drodzy? Dacie radę? Zobaczymy zaraz. Ja jestem bardzo dziwny, jestem bardzo w dużym szoku, że jeszcze nikt z nich nie wdepnął w te pułapki, naprawdę. Jestem w szoku nawet łącznie z moją postacią. Bo idziemy centralnie środkiem. Dobra, czas na grobbing. Dobra, czas pozabierać tu parę rzeczy. Im się już nie przydadzą, a nam. Oj, nam się przydadzą tutaj. Luźny grobbing. W tych wazach niczego nie ma, jestem ogólnie zażenowany trochę. Kryształ rozpadlinowy. Weźmy. Dobra, uwaga, to będzie chwila prawdy ogólnie. Czy nasi bohaterowie stwierdzą, że wejdą w pułapkę? Dobra, już widzę, że to jest pełno pułapek. Zatrzymajcie się. Cała świątynia jest najeżdżona pułapkami. Percepcja. O proszę. Mistyczna kadzielnia. Mogę to zgasić. No i przepraszam bardzo, co to nam dało? Chyba, że nie wiem, jak zgasimy to. Może to być zagadka druga, na zasadzie jak to zgasimy, to po prostu tu będzie wszędzie ciemno. Tak też może być, moi drodzy, wiecie? Tak se myślę. Tak, tu wszędzie są pułapki, najlepiej nie ruszać się bezpośrednio środkiem. Fajne miejsce. Chociaż mieliśmy ruszać się niby za jej wskazówkami. Bo zastanawiam się, czy to właśnie tak nie działa. Że jak to wszystko zgasimy, to po prostu zapadnie ciemność, która spowodowałaby, że łatwiej byłoby się tu zbliżyć. Czy co hipotetyczne to jest oczywiste, oczywiście. No ale wiadomo, no jakby szybciej nam poszło. Dobra, wiecie co? No gdzieś prowadzi ta droga do góry, ale instynkt podpowiada mi, że powinniśmy iść w lewo. Ile wejdziecie w pułapek? To jest na inteligencję to będzie. Chodźcie. Nie jestem w szoku, że nie wdeplinęli w żadną pułapkę. I tutaj tak samo pewnie. Poczekajcie, ja się nawet się wstrzymam. Znaczy rozdzielę. Ja tak obstawiam, że to o to chodzi. To jest taka... Nazwijmy to zagadka, alternatywne rozwiązanie. Jeśli nie stalibyśmy się niewidzialni, co oczywiście zrobiliśmy, bo jest to najłatwiejszy sposób, to wydaje mi się, że ciemność można było właśnie uzyskać w ten alternatywny, jakże kreatywny, ale alternatywny sposób, proszę państwa. No. I teraz. Gasząc... Kurde, co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Gasząc teraz te wszystkie światła de facto powoduje, że jest ciemność. I pewnie o to chodziło i teraz pewnie dało się do niej zbliżyć w sposób naturalny. No, powiedzmy sobie szczerze, rozwiązaliśmy to w dużo zgrabniejszy sposób. No i tam gdzieś jest korytarz, ale wiecie co? Bardziej mnie kusi, żeby jednak udać się w ten korytarz, nie bez powodu na
powiedziała, żeby tu się udać. Ale nisko. Wybaczcie, że tak się rozglądam, ale moim zdaniem rozglądanie się w takim miejscu jest naprawdę bardzo ważne. In darkness, beauty is equal and wealth unseen. Bogactwo jest niewidoczne. Czyżbyś mówiła, że gdzieś tutaj jest milion złotych? Mam nadzieję, że to o to chodzi. Że sala jest napełniona bogactwem, którego indore nam, o którym nam się nie śniło. Niedługo, bogowie, będziemy milionerami. Taką mam nadzieję, moi drodzy. Że miliony moment popłyną wodospadem. Grzybowa kraina. Gdzie my jesteśmy? Nie wydaje się to być główną drogą prowadzącą do tego całego typiarza, ale w sumie zobaczmy. Na grzyba nie możemy wskoczyć. Możemy za to tutaj wejść. Stop. Na pewno będzie tu walka jakaś. Widzicie tą teren bitwy? Widzicie to? Ja widzę tu teren bitwy, moi drodzy. Ja widzę tu teren bitwy. Teren bitwy, jak się patrza. Dobra, zrobimy tak. Lazli, ty osobno. Lazli z piesełem. Idziemy na pierwszy rzut. My magowie zostajecie na górze, chodź. No. Percepcja porażka. Czyli zasadzka. Kto by się spodziewał? Kurde, no trochę ich tutaj narąbał. Nie podoba mi się to. Urojenie. Że nie za bardzo miałem jak nawet nie być zaskoczony, moi drodzy. Zobaczmy, jak to wygląda. Mógłbym w to strzelać, ale to jest bez sensu. Mamy gigantyczne utrudnienie. Uklatkowego ataku też nie zrobimy. Fajnie będzie tego bossa na pewno załatwić. Dobra, lecimy w takim razie na sprincie, moi drodzy. No i co? Uklatkowego ataku nie zrobimy, ale chyba zrobimy zwykły też nie zrobimy. W sumie to dotarcie do celu jest niemożliwe. Dobra, ale chyba... Kurwa, źle zrobiłem. Nie mogę na mógł skoczyć chyba. Nie jestem przy unieruchomieniu. A nie mogę się ruszyć, to jak jestem debilem jestem. No dobra. Za ciemno, powiadasz. I'm Fury, I'm Death. Ona może się ruszać? Może. Będzie miała okazyjny? Nie widzę tego nawet. Nie widzę strzałki okazyjności. Więc może ona nie będzie miała? Ona nie jest nieuruchomiona, prawda? Czuję tego zagrożenie gigantyczne. Nie. I chyba może normalnie przebiec. No to ona w jej przypadku, proszę państwa, nie wiem, czy bym się nie pokusił. Co to jest? Długi odpoczynek, akcja, zwiększa odległość skoku. Fajnie, fajnie, ale wiecie co? Nie wiem, czy w jej przypadku... Czemu ona nie ma? Jest tutaj sprint, akcja dodatkowa. Bo nie dobiegnie inaczej. Nie wiem, czy ona dobiegnie. Nie dobiegnie chyba. Kurde, on jest na jakimś półce. Ja pierdykam, nie wierzę. On na serio jest na jakiejś półce, zobaczcie. Ja nie mogę. Dobra, chyba że... Chyba że to jest ten moment, moi drodzy, wypicia eliksiru. Szybkości, o ile jeszcze go mam. Eliksir Kolosa, eliksir odporności na ogień. W ogóle taka dygresja. Co na co są odporni na takie rzeczy? Odporność na obrażenia kłuta. Ten, zobaczmy. Brak. Atak wielokrotny, atak wrażliwość na światło, atak okazyjny.
No wrażliwość na światło na pewno jest fajne, tylko że kurde, uderz falą ogłuszającą, która odpycha wrogów, istoty, przedmioty. Kurde, no najgorzej, że... Ajajaj, zwój magicznej broni, napełnij broń magiczną energią, też to jest akcja. Miksera szybkości, jest. Ja pierdykam, nie mogę tego zastosować. Strąbałem. W sumie to byłoby śmieszne, że moglibyśmy swoją postać przepchnąć. Takie trochę XD byłoby, ale faktycznie, patrzcie, możemy naszą postać przepchnąć. Nie, dobra, chyba po prostu wiecie co? Nie rozbrojenie, tylko co najwyżej odepchnięcie. Bez sensu odepchnięcie, rozbrojenie. Odepchnięcie, zwarcie. Chybienie. Ładnie dostała, ładnie dostała. Tylko niestety teraz będą atakować, to trochę oberwiemy. Dobra, ładnie zauroczenie weszło. Dobra, no dużo obrażeń nie zadają na dobrą sprawę. Patrz, on musi zejść aż. Dobra, nic lepszego nie ma do roboty. No i mamy, jest Jon, pan czarodziej. Panie czarodzieju, tak już nie zrobię, bo tak wyszło. Panie czarodzieju. Oni mają odporność na różne takie rzeczy, jak nekrotyczne, trucizny, psychiczne, no ale nie mają na standardowy ogień. Tutaj taki problem, który widzę oczywiście dochodzi, to to, że... W sumie nie wiem, no jest tak, wiecie jak. Od czego by tu ich zaatakować w takim razie? Od ognia, czy może od zimna dla odmiany? Nie, ja chyba od ognia będzie lepiej, bo chyba tam boosta mam. I na drugim poziomie, 3x28, zobaczę jak to wygląda. No tu wal na przykład tego bydlaka śmierdziela, to co? Walimy go? Kurde debilu, no walnij go. Widzę, że możesz. No i fajnie, takie se zaklęcie rzucił luźne. Gale. Dobra, no i ci ta chyba od światła wali, co nie? Bo ona ma tam boosty do światełka. Pocisk wiodący, możemy walnąć jak 4 poziomu, 7x42 aż. Najwyższego stadium, chyba, ale myślę, że... Chociaż wiecie co? Myślę, że w tym przypadku to chyba strażnik wleci. No, tu strażnik chyba tam fajnie zrobi. No, zrobi chyba zamieszanie. Ona ma tarczę? Nie ma tarczy, byśmy mogli... Ale dobra, zachowajmy sobie to na razie. No, jest i Jessica. No to co? Lecimy chyba, ukradkowy. Dobra, coś tam ścięło. Spróbujmy zwód zastosować. Wytrącenie z równowagi, fajnie wyszło. Powinniśmy zacząć od wytrącenia z równowagi, wiecie? Bo dzięki temu zapominam cały czas o tym. Bo wytrącenie z równowagi powoduje, że... Kurde, no mamy te boosty, co nie? I wytrącenie równowagi, nie wiem, czy się nie kończy ogólnie, jak przy zaatakowaniu. Odniesie obrażenie, ale trzeba pomóc. No właśnie. Więc tak naprawdę szybko żebym to zrąbał na dobrą sprawę. Oni w ogóle ataków okazyjnych nie mają, z tego co widzę. To dobrze. Ładnie wyszedł atak. Aha. No to żeśmy se strażnika porobili. Strażnika wiary. Bogowie. Strażnik wiary, kurwa, rzucone potężne zaklęcie. Myślę, spodziewam tutaj się walki bogów. A tu proszę bardzo, żeśmy rozdupczyli praktycznie tych wrogów. Zobaczcie, tu mamy pierścień z granatem. Trujący zarodnik, jakieś gówno inne. Nie, no ładnie, ale
przyznam się, że trochę się, nie wiem, zawiodłem na tej walce. Spodziewałem się więcej. Że tak krótko powiem, spodziewałem się więcej. Dobra, już raczej tutaj zagrożenia nie będzie, ale wiecie jak jest. Generalnie trzeba być cały czas czujnym. Idziemy. Pozbierajmy te grzyby, smocze jajo. Potem zabawimy się w alchemię. Teraz mi się nie chce w to bawić. No dobra, podwójne dębowe drzwi. Raczej nie przewidywałem braku sukcesu. O, co to za wieczerza, zobaczcie sami. Co my tu mamy? Bardzo dużo. Zupa grzybowa? Debil by nie zabrał. Grzyb smocze łapa, chęć słoczyka, srebrny zupa grzybowa, pieczarka, żarło. Jakby takie świeże. Jakby niedawno ktoś tutaj jadł. Popiskuje i nawet... Oho! Nawet coś tu popiskuje, a my nie mamy niestety, znaczy technicznie mamy. Mamy oczywiście miksturę. Rozmowy ze zwierzętami, której właśnie się zaopatrzę. Co tu jeszcze mamy? Grzyb smocze jajo, zobaczmy. Naprawdę niezła wżera. Krasna czapa. Jakieś grzyby są, trufla. Bardzo ciekawe miejsce na pewno, co nie widzimy, że tutaj duży, duży potencjał jest. O, kęsło trzyka w ogóle jest fajne, bo tu widzicie, co się fajne rzeczy może zrobić z tego. Może tu coś jeszcze jest, zobaczmy. Warto zaryzykować. Pompa wodna. Okej, zobaczmy, co jeszcze w tych skrzynkach jest. O, bogowie, jakie wyrlarytasy. By było warto wchodzić tutaj, kuchnia. Dobra, no i mamy też te szczuroki, szczurki, idziemy z nimi pogadać. Siema. Wszystko gitara siema, jest? Unworthy. Unworthy to walk among friendly bones. Leave. Uspokój się, o czym ty mówisz? Talking of you, intruder, invader, unworthy one. These halls are not for you. Daj spokój, albo zaraz będę cię zdrapywać z podeszwy mojego buta. Try it. Lot more guts than you'd expect. A lot more. Ciekawe. We outnumber you. Leave me be. Unworthy of dark cloak. Unworthy of dark fur. That rat's about to bite off more than it can chew. Dobra, mamy jakąś większą możliwość teraz. Opieka nad zwierzętami. Przyjrzyj się zachowaniu szczura. Kurde, no jak musi coś wejść, to nie wejdzie. Kurde, i to jednego zabrakło. No niby mamy 4 punkty aspiracji. Dobra, rzućmy jeszcze raz. Ale jak teraz nie wejdzie, to się rozjuszę. No. The rat holds its ground. It almost seems defiant. Dobra, zobaczmy, czy intuicja wejdzie. The rat isn't merely territorial, it's proud. This place means a great deal to it. Zdaje się, że to miejsce jest dla ciebie ważne. Dlaczego? We've always been here. It's ours. We watch over it. You do not belong. A rat with delusions of grandeur. A bit like the gods themselves. Leave. Away. My nest. My dark. This is the path of heroes. Your feet sully it. Jesteś tylko szczurem, czy to roztropnie, żeby mi się stawiać? We are small, but many. Leave, or see what happens. Hmm.
Ołtarz szar. I pełno szczurów. Interesujące. Ogólnie... Nie wiem, czy ich nie rozdobrzyć po prostu. Feed your bodies and rest your minds. Lady Shah needs her warriors strong and ready. Coś nie tak jest z tymi szczurami, tak mi się wydaje. Przeciągnijmy za dźwignię. Okej. Okay. Dziennik jest pisany pospiesznym, krzywym pismem. Łaska szaru utrzymuje mnie przy życiu, ale ucieczka jest niemożliwa. Bestia wciąż grasuje w naszej świątyni. Do moich uszu nie docierają już odgłosy walki. Obawiam się, że wszyscy moi bracia, siostry polegli bronią świętej rękawicy pięśniarki nocy. Dlaczego nie odejdzie? Dobra. Nic ciekawego. Szkielet i jakiś kluczyk, proszę państwa. Hełm sędziego. Skrzynia podróżna. Oczywiście sprawdzimy. O, proszę, rozmowa ze zwierzętami, gdybyśmy bardzo chcieli porozmawiać z tymi szczurami. Możemy jeszcze z innymi chyba porozmawiać, bo tam jeszcze dwa były. I tylko zastanawiam się, czy jak się nie zbliżymy za blisko, to one nie spuszczą nam łomotu po prostu. Okej, okay, wygląda to dosyć ciekawie. W ogóle szkielet pojedynkowicz, możemy sobie z nim jakby nigdy nic na chileczku porozmawiać. Do czego służy ta dźwignia? No właśnie tak mnie to ciekawi i zarazem intryguje. Kurczę, no nie wiem właśnie. Możemy porozmawiać z innymi, nie zaatakujecie nas? Join an army, became an army. Leave! A jak dotknę, to co? A place of offering to the Dark Lady. May she embrace the entire world. Pomódl się przy ołtarzu. Nie wiem, czy to się uda, ale jak to się mówi, głupi by nie spróbował. Ja pierdyka. No jak debil, nawet pomodlić się nie można. Co mi da niepomodlenie się? Your silent gesture vanishes into a pitiless dark void. Your heart aches. Straciłem chyba coś. Nie, 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 chyba to trzeba. Mogłem to przerzucić. Przygana. No, widzicie. Pani utraty rzuca się urok, który na krótki czas osłabia twoją zwię... Nie, 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 właśnie tak myślałem. Myślałem o tym przerzuceniu, jak debil nie przerzuciłem. Jeszcze... Nie, 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 to było do przerzucenia. Chciałem przerzucić, ale się powstrzymałem oczywiście. Tyle zabrakło. Ostatnio mi te rzuty nie idą, bo też jakby nie patrzeć, no poziom trudności troszeczkę wzrósł. No tak naprawdę powinniśmy dobierać odpowiednie postacie do odpowiedniej rzeczy, bo tutaj na przykład, jeśli chodzi o religię, ona ma plus 2. A ta prawdopodobnie ma plus 3 już, co nie? Czyli widzimy, że to jest dużo większy boost. Dobra, tak gdzieś jak i tak się pomodlę, bo jestem zajebisty, więc na pewno się teraz uda. Albo i nie uda się. Chociaż jest idealnie, idealnie... Jest dokładnie taki sam rzut jak ostatnio, tylko tutaj gorzej wypadło. Dobra, zróbmy ten przerzut jeszcze raz. Kurde, przerzucam jak debil o jakieś głupoty. No i teraz weszło, pięknie. A pleasurable shiver runs down your spine. You feel as if you've unburdened a troubling thought and forgotten it forever. O, fajne. Fajne, fajne. Swoją drogą, tak sobie przypomniałem, kiedyś jak dostaliśmy to błogosławieństwo światła, to rozumiem, że teraz tego nie mamy. Byśmy musieli chyba tam chodzić regularnie, żeby dostać to błogosławieństwo światła. Pamiętacie, o co chodzi? Było takie miejsce, to była ta świątynia jedna, że tam się takie błogosławieństwo dostawało w tym przesmyku. Jestem bardzo ciekaw, czy byśmy tam szli, poszli, to byśmy znowu dostali to błogosławieństwo, bo to dawało nam obrażenie tak naprawdę. To fajna sprawa była. Dobra, widzę, że szczury sobie pogadały, ale ogólnie to ostatecznie dały nam spokój. W sensie, no nie, nie, nie były agresywne nawet jak podszedłem do tego. Dobra, natomiast tu jest bardzo ciekawy wątek, bo tu mam jakiegoś pana... Czego jest ta dźwignia?
Ciekawe, to jest na pewno ciekawy wątek, ale nie mam pojęcia. Chodźmy pogadać tutaj z kościotrupem. Siemanko! Siema! Co tam u pana? You prowl my battleground. Why? Are you friend? Foe? Thieving scavenger? You find yourself in a dead putrid skull, somehow hosting a tadpole amongst a squirm of maggots. Another presence lurks within, manipulating the corpse like a puppet. Oho! A friend. An uninvited friend. I do not request help. A zapytajmy się, z kim tak naprawdę rozmawiam? Come join me and find out. I want to look at you with my own eyes. Stinking pile of ogre afterbirth! The quakes herald the shadows. They found me. O bogowie, co tu się dzieje? O bogowie, to walka! O nie, to cienie! Całe szczęście mam pierścień tam plus do cieni, czy coś takiego. O kurwa, ale się rozjuszył. Dobra, oni są neutralnie nastawieni. Co to kurwa jest w ogóle? Zobaczcie, ubralne. Mroczni najeźdźcy używają drżących cieni, by podróżować do sfery materialnej. To też ma życie, co ciekawe. Moglibyśmy to rozdupczyć, moglibyśmy, albo po prostu moglibyśmy tu wskoczyć i go zjebnąć z samochodu w ruchu. Widzimy to generalnie, moi drodzy, widzimy to. Ciekawa sprawa się stała, czy on jest tylko jeden? On jest tylko jeden, ale mamy te dziury. Prawdopodobnie te dziury to będzie problematiko, wiecie? Tak obstawiam, że to będzie pewnie problem. Dobra, dlatego ja jako jestem zajebiście zapobiegawczy, idziemy rozdupczyć te dziury, ponieważ jesteśmy zajebiści. Jestem bardzo ciekaw, czy byśmy mogli zrobić atak ukradkowy, gdybyśmy się skitrali. No oczywiście, że nie. Ale mamy przynajmniej ułatwienie. No i myk, dziurska nie ma. To są w ogóle oni w ogóle śmieszna sprawa, bo oni są naprawdę przyjaźni. Ciekawe, na jakiej podstawie stwierdzili, że jestem spoko mordą. W sumie nie wiem. Dobra, teraz nasz potężny czarodziej Wacław. Sprawdźmy. Oho, podatność obrażeń od światła, kto by przypuszczał. No to chyba nasza zaklęta gałganica będzie miała się czym popisać. Niemniej jednak, nie wiem, czy on ma tu obrażenie od światła, tak myślałem. I on chyba nie ma żadnych obrażeń od światła, bo się Gałgan nie przygotował ogólnie, bo jest, nie jest za mądrym czarodziejem. Dobra, walimy go w takim razie, na co tam miał odporność, tylko żeby nie było, na narkotyczne. To od ognia może, standardowo od ognia. Weź użyjmy może drugiej komórki, będzie to nieco potężniejsze, tylko widzimy tutaj utrudnienie, bo za ciemno jest. Gale. Ty to jak zwykle, a tu już nie jest za ciemno, bo to już świeci. Kurde, chociaż atakować, szczerze mówiąc, tym, kiedy to zadaje 3,24, w sensie to zadaje przy drugim poziomie, zadaje 3,24, a tym, który zadaje 2,20, dużej różnicy nie ma, szczerze mówiąc, a spalam sobie komórkę, kiedy i tak nie zrobi zasięgu odpowiedniego. Dobra, rozdupczmy, może rozdupczmy to po prostu tym. O, żeś rozdupczył, nie no, kurwa. Pokazałeś klasę. Kościotrupy, do ataku! Atakujcie, my, mai przyjaciele. Kurde, oni przecież tyle tych kościotrupów zaraz, że oni go totalnie rozdupczą przecież. On tu nie ma żadnych szans. Fakt, że przyszedł jeden tylko, prawdopodobnie zaraz przyjdą następni, bo ja obstawiam, że te dziury mają, dziurska pewnie mają jakiś
stosunkowo głębokie znaczenie, to już... Ona może użyć jakiegoś zaklęcia od tego. No teraz to wiecie co, teraz to chyba tym go po prostu je rąbnę. Cel nie może być ożywiony. Dobra, wiecie co, ruszmy się tam na początku. Dobra, to zróbmy tubku, tubka, nie? No i co? No dobra, to co? Miecz broni dwuręcznej. Ale rozproszenie uwagi mam wykorzystywać bez sensu. Walimy z normalnej broni. Nie ma dziurkska. Dobra, to już nie dobiegnę. Chyba, żebym się jakoś tam teleportował. No moglibyśmy go po prostu jebnąć. O ty w mordę jeża. Dobra, widzimy, że może go po prostu rąbnąć 3-12 może. To użyjmy magicznych bełtów w takim razie, okej. No i co? Walimy, walimy. Kurczę, no. No prawie się udało. Dwie dziury tylko zostały, więc chyba jest gites. Ulepszony nałóż na wroga dogonącego sojusznika, bo ten jest powiedział, że jego ataki... On atakuje sojusznika? A, okej, kumam o tego. A tego atakuje to... Tak, spodziewaliśmy się tego. Że to nie będzie takie S. Niby się człowiek spodziewał, a jednak się łudził, co nie? Dobra, tutaj myślę, że dobiegnę, jak użyję... tego. Dobra, trzeba dziurska rozwalić, taka jest prawda. Dziurska nie rozwalimy, to będzie tylko gorzej. Bo one się chyba wzajemnie... No i co? Koniec już, gdzie twoja druga akcja? Dobra, chociaż wiesz co, ona mogła rozwalić coś, co miałaby na hit, możliwość na hita zhitować. Dobra, spalmy to, no trudno, Gale nie zrobi za dużo. Akrakadabra! I co? Za uroczenie, frajerze! No zaraz naszych kościotrupów tu rozdupczą. Szkielet pojedynkowicz, zaraz nie będzie szkieleta pojedynkowicza. Trzy dziury znowu są, no przecież to się w głowie nie mieści. Tu też jest dziura obogowie, ile tego narąbało tu. No jak nie zauważyłem kiedy. No właśnie nie wiadomo nawet czy to... W jaką stronę tu pójść, co nie? Mikstura szybkości. W sumie... Valium. A co się będzie ograniczać? Walimy tą miksturę szybkości i... No i co? I walimy tą dziurę na pyrę. Myk, madafaka. Dobra, musi tylko podejść. Widzimy tu pewien problem podchodniczy. Że nie ma zasięgu. Kto by się za mało punktów ruchu, no kto by się spodziewał, że będzie miała za mało, chociaż może użyć chyba, bo to jest jakby dodatkowy atak, więc chyba może użyć tego. Jeszcze dodatkowo zaatakować, właśnie. Myk! Dobra. Czy ty rozdupczysz to swoją pałą? W ogóle promień jaskrawe światło przypatrzy i oślepia wszystkie istoty wokół. To tak to działa ogólnie. Patrzcie, jakie to jest łobodobo. Jakie to jest potężne urządzenie. Zawsze przygotowane, bo to jest długi odpoczynek i to jest akcja. No to jest potężny atak, tylko że kurczę, nie ma sensu go za bardzo robić. Ile ty bierzesz? 3,8? 3,12 już z tego bierze. To już lepiej, żeby walła. Cel nie może być ożywiony. A to? To może. Z tego może. Z wiodącego pościsku. Tylko, że kurde, jak ona to zrobi, to nie będzie miała żadnych zaklęć potencjalnych. Oczywiście wiecie, no to zależy jak na to patrzeć. Ale skończą jej się, może na przykład duchową broń sobie zrobić w sumie. Imo, nie wiem, czy duchowa broń nie jest lepsza w tym przypadku? Dobra, zróbmy sobie duchową broń. Będzie miała przyjaciela dodatkowego i
No i fajnie będzie miała. Dobra, a teraz, a tak przy okazji, to może walnąć. W sensie nadal ma dużo zaklęć do wykorzystania. No może to nawet pierwszego poziomu, 4,20. A dobra, wal to. No i myk, nie ma dziurska. No to co, walimy chyba na pyrę tą dziursko, co nie? Ej, nie ma dziur? No kurde, ja zauważyłem, że jak jedną... Ej, one się chyba cały czas pojawiają, kurde. Zastanawiam się, czy te dziury... Kurde, jakieś takie potężniejsze się robią, 32. Głębokie ubranie, drżenie, ale chyba nie, chociaż chyba jest lepsza, co nie? 4, kurwa, że ty czarodzieju. Chyba jest lepiej, Imo. Dobrze, że nie potrafią trafić. Dobra. Tylko nie wiem, czy tu przeżyją moje szkielety, jak mam być szczery, wiecie? Bo to ciężko dla nich wygląda, jak mam być szczery. No ładnie, ładnie rypią. Ale jak mam być szczery, ciężko stwierdzić, że to przeżyją. No dobra, rozdupczmy, co nie? Łowce, spróbujmy rozproszenie, może rozbrojenie w sumie bardziej. Ale nie dystansowe być, rozbrojenie, nie prowokacja. Rozbrojenie zwarcie, 50%. O, jest jak jest. Ja pierdykam. No weź to traf. 50%. Dało się, ale jakim kosztem? Co nie? Ile ona się leczy? 9-18, to chyba za wcześnie jeszcze na takie leczenie. W sumie jakby walła, to by zabiła. Dobra, walimy tą dziursko. Zrobimy najwyżej długi odpoczynek. I tyle, nie ma dziury. Nie ma dziurska i do widzenia. Do widzenia, proszę państwa. Te dziury na nic już nie zrobiły, taka klasa wyszła. Dobra. Tu jest za daleko. Dobiec też nie dobiegnę. No ale będę już tam zmierzał. Dobra, nasz najpotężniejszy czarodziej, czarodziej, magik, Rictus Empra, mistrz mistyfikacji ogólnie. I to jest jako... A, zresztą walce zakręcie. No i walno, potężny czarodziej. Dobrze, że oni nie potrafią zabrać. No i stworzyłem tą czarodziejską broń, ciekawe czy coś zrobi w ogóle, bo ma strasznie mały ruch. O kurde, jak to się fajnie porobiło. Tylko oni też nie mają. No najlepszego cela to oni też nie mają, co nie? Ale ładnie, ładnie rumnęły. 50% tego trafienia mam. A czemu? A broń dwuręczna. A ja tu nie mam w ramach broni dwuręcznej. Nie mam coś związanego właśnie z bronią dwuręczną? Jakiś taki atak, taka dygresja? Który powoduje, że mam jakieś większe szanse? Prowokacja, chyba nie. Czy mam większe szanse na trafienie? Chyba nie ma. No proszę. Biegnij, biegnij moja droga! Nie ma je. Patrz, jeszcze to może robnąć. Hmm.
Nie, no tylko kurde, żeby nie było... O, dobra, chyba główną bohaterką będę rozmawiał. Siema, przystojniaku. Co za przystojniak. Oj, przystojniaczek. Moi drodzy. Przystojniaczek. Zewłok. Przystojniaczek tam na nas czeka. Oj, tak, tak, moi drodzy.